Remiza strażacka w Lisiej Górze zmieni się nie do poznania. Gmina otrzymała dotacje na remont i termomodernizację obiektu. Przebudowie ulegną m.in. pomieszczenia garażowe, bojowe i węzeł sanitarny. Budynek zostanie ocieplony, wykonana zostanie także nowa elewacja. Budynek rzeczywiście wymaga gruntownego remontu, przebudowy. Dostosujemy troszeczkę pomieszczenia te bojowe, garaże, tak żeby strażakom bezpiecznie, bardziej komfortowo się pracowało. Pozyskaliśmy część środków rzeczywiście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Remizy. Pozyskaliśmy również dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostała część to są nasze środki. Wymienimy stolarkę okienną, drzwiową, bramy garażowe. Będzie wykonana termomodernizacja, nowa elewacja i tak jak powiedziałem wewnątrz pomieszczenia łącznie z przebudową sanitariatów. Oprócz tego w Lisiej Górze w tym roku strażacy otrzymają nową pompę do cysterny, którą posiadamy na gminie. To jest cysterna około 18 000 litrów, która w jakiś sposób zabezpiecza w przypadku trudnego terenu, czy w jakiś sposób niewystarczającego ciśnienia w sieci wodociągowej przy gaszeniu pożarów już niejednokrotnie była używana, natomiast była tam dosyć słaba pompa, niekoniecznie do tego przystosowana. Również dofinansowaliśmy po prostu zakup takiej pompy i taka pompa jeszcze w miesiącu lipcu będzie na tej cysternie zamontowana, także druhowie z Lisiej Góry, którzy od roku około należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będą dysponowali dużo lepszym sprzętem w pięknej, wyremontowanej remizie. Dodajmy, że całkowity koszt przebudowy i termomodernizacji remizy w Lisiej Górze to ponad 300 000 złotych. Prace remontowe powinny rozpocząć się w najbliższym czasie, a zakończyć jeszcze w tym roku.